Ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminy dzięki ustaw z 2001 roku nr 142 pozycja 1591 ze zmianami do kompetencji Rady Gminy należy na wniosek wójta gminy podejmowanie uchwał w sprawie powołania i odwołania skarbnika. Wnoszę o odwołanie skarbnika Miłkowice z dniem 22 stycznia 2013 roku. Tak wpłynął wniosek. Proszę bardzo, panie wójcie, proszę go usłyszeć. Panie przewodniczący, wysoka rado. Macie państwo projekt uchwały i chciałem powiedzieć, że w sensie prawnym uzasadnienie zawarte w tym wniosku, w projekcie uchwały jest jak najbardziej wystarczające. Natomiast jeśli mogę coś więcej powiedzieć, to również chciałem się odnieść do artykułu 70, paragraf 1 kodeksu pracy. Pracownik zatrudniony na podstawie powołania może być w każdym czasie, niezwłocznie lub w określonym terminie odwołany przez organ, który go powołał, czyli w tym wypadku jest to Rada Gminy. Odwołanie jest równoznaczne z wypowiedzeniem i odwołanie może wystąpić wyłącznie na wniosek wójta. Bezpośrednią przyczyną złożonego przeze mnie wniosku jest utrata zaufania, co skutkuje brakiem możliwości dalszej współpracy. Ja państwu nawet tu różne tam takie kserówki przedstawiłem, bo wchodząc w internet zobaczymy, że nie jest to jakaś sytuacja, jeśli chodzi o samorząd gminny, powiatowy, jakieś nadzwyczajne. Takie sytuacje zdarzają się stosunkowo, relatywnie często, z różnych powodów. Ale się zdarzają i to nawet w zeszłym roku się zdarzały. Potrafię powiedzieć, w jakiej ilości, jeśli chodzi o samorządy, ale nie jest to coś takiego niezwykłego, co się nie zdarzy. Jest to, no nie chciałbym powiedzieć, sytuacja normalna, ale praktykowane są ze względu przez włodarzy gminy, burmistrzów, prezydentów. W tym miejscu, proszę państwa, mógłbym także i chciałbym powiedzieć, że oczywiście nie wszystko było złe, nie wszystko. Jako księgowa istotnych uchybień pani Renata Matusiewicz-Dziuba nie popełniła. I to chciałem podkreślić. Bo chodzą różne legendy, różne plotki i źle, że się to dzieje. Dlatego uważałem, że im szybciej, się to stanie, że tak powiem, bez jakiegoś rozgłosu, tym lepiej, bo chodzi również o dobro osoby pani Renaty Matusiewicz-Dziuba. Natomiast jako skarbnik pani Renata Matusiewicz-Dziuba nie spełniła moich oczekiwań względem tego stanowiska. Z wysoką funkcją, jaką w organach administracji samorządowej jest skarbnik, wiąże się również ryzyko nagłego odwołania ze stanowiska, co też jest istotną cechą tego sposobu nawiązywania stosunku pracy. Nie mam, proszę państwa, tutaj zamiaru i nie będę tego czynił, wylewać żadnych żarów, brać brudu, bo uważam, że również to jest niedobre. Niedobre, bo wywołuje niezdrowe emocje i mówię, nie popełniła pani Matusiewicz żadnych przestępstw w tym momencie, żeby musiał takie rzeczy wyciągnąć. Natomiast fundamentalną sprawą jest zaufanie w takich relacjach i tego zaufania już do pani nie mam i nie mogę kontynuować dalej tej współpracy na tym stanowisku. Ale nie mam jakichś złych emocji w stosunku do osoby pani Renaty i nie życzę jej niczego złego w dalszym życiu zawodowym, a wręcz przeciwnie. Chciałbym również złożyć taką deklarację, że w związku z tym jestem gotów zaproponować pani Renacie
pracę na innym stanowisku, której, że tak powiem, na innym stanowisku odpowiednim do jej kwalifikacji zawodowych. Taką propozycję pani Matusiewicz ode mnie otrzyma, ale czy ją przyjmie, to tylko będzie zależało od niej. Rozumiem trudną sytuację, w jakiej życiową, ekonomiczną, w jakiej w tym przypadku znajduje się pani Matusiewicz. Nie chciałbym uchodzić za osobę jak już bezduszną totalnie. Ja rozumiem te wszystkie sytuacje i stąd też ta moja propozycja wynika. Natomiast proszę państwa, nie może to być przesłanka do kontynuowania tego stosunku pracy. Przyjaźń, trudna sytuacja, skoro ja takiej możliwości nie widzę. I tak jak mówię, jeśli państwo poszukacie trochę w internecie, to zobaczycie, że takich wypadków jest więcej i uzasadnienie zawsze było mniej więcej to samo. Utrata zaufania i brak możliwości dalszej współpracy. I dalsze, że tak powiem, normalne funkcjonowanie, dobro gminy, że tak powiem, przemawia to wszystko za tym, żeby panią Matusiewicz, żeby Wysoka Rada dzisiaj odwołała i umożliwiła mi dalszą pracę z nowym skarbnikiem gminy, który mam nadzieję niebawem zostanie niezwłocznie powołany na to stanowisko. To w zasadzie wszystko. Pani skarbnik, czy parę słów? Proszę bardzo. Ja bym chciała wiedzieć, co się tak stało, że tak nagle pan był tutaj, pani Zofraj, 10 lat pracowaliśmy i zrobił to pan z dnia na dzień praktycznie, jeszcze pod moją nieobecność w pracy. Co się takiego stało nagle? Co się musiało stać? Proszę bardzo, panie przewodniczący, już powiedziałem, współpraca zaufania. Po drugie, nie rozumiem, o jakiej nieobecności pani mówi, ponieważ w dniu, w którym otrzymała pani informację o tym, że będzie pani zwołana, była pani w pracy. Była pani w pracy, więc nie może pani powiedzieć, że została pani celowo, bo to w tym dniu, w którym pani miała być. Bo na szkolenie pani nie musiała jechać, mogła pani przyjść w tym dniu również na sesję. I co ciekawe, w tych materiałach bodajże również jest taka sytuacja opisana, że otóż nie dzień przed wójt wnioskuje i zwołuje nagle sesję. Na samej sesji, proszę państwa, na samej sesji wójt wprowadza do porządku obrad punkt odwołania skarbnika, o czym nikt wcześniej nie wiedział. Odwołanie skarbnika jest skuteczne, się dokonuje. Jest tak w tych materiałach to opisane. Więc takie sytuacje się zdarzają. Utraciłem, panie radno, do pani zaufanie. Na tym stanowisku nie możemy dalej współpracować. Bardzo mi przykro. Widzę możliwość, tak jak powiedziałem, współpracy na innym stanowisku, których kwalifikacje pani zostaną wykorzystane. Uważam, że jest to bardzo przyjazny gest, gest dobrej woli, bo proszę państwa, patrząc, że tak powiem, z pobudek takich emocjonalnych, serca, no, na krzywdę ludzką, tak to nazwijmy. Ja się pytam, tu też są takie osoby, które serdecznie, że tak powiem, każdego dnia by mnie, że tak powiem, co najmniej przegoniły stąd na cztery wiatry. Czy te osoby, nawet tutaj sesja, która nie doszła do skutku, podobno były takie wykrzyki, odwołać wójta. Czy ta osoba, czy inne osoby tak strasznie by się martwiły, z czego wójt będzie żył, z czego jego rodzina, małe dzieci będą utrzymywać, kogoś to by w ogóle obchodziło? W takim czy innym trybie zostałbym pozbawiony stanowiska. Kogo by to w ogóle obchodziło? Może przez tydzień ktoś by wykonał parę telefonów, bo przykro mi, coś tam i życie się toczy dalej. Radź sobie, chłopie. Co nas obchodzą twoje zobowiązania, twoje problemy, małe dzieci? Nikogo by to nie obchodziło, proszę państwa. To albo się, że tak powiem, kierujemy emocjami, albo po prostu się kierujemy dobrem gminy. Dla mnie dobrem gminy jest jej rozwój i uważam, że no, nie spełnia pani, że tak powiem, moich oczekiwań, jeśli chodzi o pełnienie funkcji skarbnika, bo ja potrzebuję menadżera finansów, dyrektora finansowego, a nie księgowo. I to jest ta subtelna różnica i dlatego postanowiłem zakończyć to. Mógłby pan powiedzieć wcześniej oczekiwania, że coś można zmienić, a nie nagle z dnia na dzień po 10 latach mówić do wicera.
To nie, nie było nic takiego, nic nie ukradła, nikogo nie zabiła, żeby nagle wyrzucać typowej sprawy. To nie, nigdy się tak nie dzieje nagle. Ja tu sądzę, że pan łączy dwie sprawy. Akurat sprawę zatrudnienia mojej mamy ze mną i nie wiadomo, dlaczego się uparł pan na kolejną rodzinę, żeby ją zniszczyć. Była raz rodzina, która była wyskami, teraz mówi, już przez te lata zniszczył pan to. I teraz próbuje pan dalej. Tego tak nie mówię. Bo jeśli pan utracił do mnie zaufanie, to znaczy, że nie widzi się możliwości współpracy na innych komisjach. Ona to miałaby zrobić, zgodnie z zarządem specjalnym w sądach i wtedy nie będę miała jego dostępu do tego papieru, że ja nie rozumiem tego. To jest taka po prostu dyskusja, która chce pana bardziej przedstawić dobrze wszystko, ale to jest coś innego. Jeśli mogę się odnieść, to podtrzymuję moją propozycję. Ofertę pani Matusiewicz, już jest głodne zatrudnienie, godziwo, a czy pani z niej korzysta, no to będzie zależało od niej. Nie mam negatywnych pomocy, rozumiem, że są żale, pretensje, być może zaskoczenie, chociaż ja nie rozumiem zupełnie tego zaskoczenia, bo ja uważam, że było inaczej, że miała pani świadomość, że mam inne oczekiwania. Wiele razy osobiście to stosunku do pani kierowałem i również na pośrednictwem innych osób. No jeśli pani nie potrafiła odczytać tych sygnałów, no to trudno się. Mówię, to nie jest to nadzwyczajna sytuacja, jeśli państwo wystarczyją i będą sobie odwołanie skarbnika gminy, wniosek o odwołanie skarbnika gminy lub tym podobne, to się ukaże cały szereg tak sytuacji i nie ma takiej praktyki, że miesiąc wcześniej, pół roku wcześniej, że 10 ostrzeżeń. Robi się to szybko, nagle. Również dla dobra tej osoby, żeby jak najmniej się mówiło, jak najmniej pisało, bo to później szkodzi w dalszym życiu zawodowym. I trzeba się z tym liczyć, że się nie pełni danej funkcji do emerytury, że następują różne zmiany, nie zawsze przyjemne. Chociaż uważam, że dałem pani zatrudnienie na 10 lat i to było dobre zatrudnienie, to była dobra praca. I myślę, że można mówić, że sztanga jest do połowy pusta albo do połowy pełna. Ja mówię, że sztanga jest do połowy pełna, ale już dziękuję, już po prostu nie chcę, już mi wystarczy. Chciałbym spróbować z kimś innym, chciałbym dokonać pewnych zmian, uważam, istotnych z punktu dalszego funkcjonowania i rozwoju. Bardzo proszę. Dziękuję. Szanowni radni, słyszeliśmy wniosek i uzasadnienie pana wójta, słyszeliśmy przedstawione argumenty, zapytanie pani skarbnik. Teraz przystępujemy do głosowania. Proszę bardzo, ja mam taką prośbę. To jest temat odwołania pani skarbnik, to jest bardzo poważny temat. I posłuchajcie, dlatego po prostu nie chcielibyśmy tu być jak śledczy. Nie na tym, że poległo. Dlatego po prostu proszę bardzo państwa. Dlaczego szef jednostki czy dyrektor firmy ma prawo odwołać odpowiednią skupę, że bezpośrednio pracuje i to trzeba uszanować. Tylko czy ten moment, powiedzmy, odwołania, gdzie za chwilę będziemy mieli sprawozdawczość, pewne rzeczy będzie trzeba poskładać, to jest na tyle dobry moment, czy mamy wariant B, jak z tego wybrnąć, żeby spełnić te wszystkie wymogi, które na gminie ciążą, żebyśmy jako grupa tutaj się nie władowali w jakieś problemy. Proszę bardzo, panie wójcie. Panie radny, panie przewodniczący, wysoka rado, wszyscy, którzy jesteście obecni, państwo sołtysi, mieszkańcy, mogę powiedzieć tak, nie ma takiego zagrożenia, jest sytuacja stabilna. Ja jeszcze gotów bym dzisiaj powołać nowego skarbnika gminy, takiego, który jest kompetentny, chodzi z marszu i przystępuje do pracy i kontynuacji tych zadań, które zostały przerwane. Nie ma takiego zagrożenia, sytuacja jest stabilna, nie ma zagrożenia, że nagle gmina przestaje realizować sprawozdawczość, przestaje funkcjonować. No, te kilka dni pokazało, że jest faktycznie ciężko, że jest problem, ale w momencie, kiedy wchodzi nowy skarbnik, a taki skarbnik
już jest osoba jak najbardziej kompetentna i chciałbym jak najszybciej Państwu nowego skarbnika przedstawić i ta osoba również chciałaby się pewnie zaprezentować. Ja powiem też tutaj, korzystając z okazji, że mnie bardzo boli, bo mówię, przy rozwlekaniu, przy przeciąganiu pojawia się szereg różnych plotek, często bardzo podłych, nikczemnych, paszpili. Usłyszałem, że podobno panie jedna z nie wchodzimy proszę, w ten... Ale mówię, jest nie wchodzimy w ten... Tylko mówię krótko, jest osoba kompetentna, panie przewodniczący, posiadająca odpowiednie kwalifikacje, która przystępuje w na ten i taka osoba, która od razu może... Tak. Bez żadnych szkoleń. Bez żadnych szkoleń. Dobrze. Sprawdzona na... Proszę. Teraz tak, wszyscy wzięli się na mnie do głosowania. Panie mecenasie, żeby nie było tutaj, że ja coś tam przeoczę. Jak głosowanie odbywa się? Proszę dwa słowa. Głosowanie jest normalne. Wypamiętam. Proszę bardzo. Podaję pod głosowanie. Jeszcze mam pytanie do samej uchwały, bo tutaj jest uzasadnienie, ale jeszcze to uchwała powinno być uzasadnienie, natomiast to jest tryb postępowania tak naprawdę, jak powinna procedura wyglądać, czy to, o czym powiedział Bóg, o tej utracie zaufania i zdolnym uzasadnieniem, czy to się znajdzie pod tym uchwałą, bo to bym to naprawdę przeczytał. To jest nietypowa sytuacja. Padło też coś takiego, jak potrzeba menadżera finansowego. No nie wiem. Natomiast ja jeszcze chciałem się odnieść do studenta. Panie Burcie, powiem Panu tak, całkiem osobiście jako darczy Sakura, nie jako radny darczy Sakura. Jest bardzo nieelegancko proponować komuś w takiej sytuacji pracę. Państwo się znają bardzo długo, bo bardzo samo pracują. I tak stawiać sprawę jak Pan poseł. Jest bardzo nieelegancko i na pewnym stanowisku naprawdę nie wypada. Naprawdę nie wypada. Pan nas jako radny postawił w bardzo trudnej sytuacji, szczególnie tą sesją nadzwyczajną. Ja już pomijam tutaj taki wewnętrzny ból, jakiś taki wobec tutaj olbrzymie ból, ale przede wszystkim Pan Przewodniczący powinien się tego odnieść, bo mimo uzasadnienia nadal, a dwa, no nieznajomość po prostu pracy, nieznajomość pracy, jeśli chodzi o przewodniczącego, pewnych kompetencji też wychodzi. I o to, co właśnie pytał tutaj przewodniczący mojej komisji, Pan stwierdzi, że sytuacja gminy jest bardzo dobra, znaczy jest dobra, można tak, że jest stabilna. Z tego, co ja tam się orientuję akurat, a pytam się i pracowników jednostek, jak to wygląda, no to jest fatalnie. Jest fatalnie i zmiana skarbnika temu akurat nie pomoże. Na pewno pomoże Panu, no. Ale mówię, chciałbym mimo wszystko zobaczyć to uzasadnienie w końcu, bo na razie uzasadnienia pod uchwałą nie ma. Na razie uzasadnienia pod uchwałą nie ma. Jest tylko procedura, jest wskazanie, jak się to robi, zgodnie z prawem, zgodnie z zapisami ustawy. Faktycznie no, takie postępowanie jest, ono tak wygląda. Pani Renata spytała się też uzasadnienie, chciała znać odpowiedź, no Pan wyjątkowo wymieniająco tak minął temat. Ja nie chcę być żadnym obrońcą, ale naprawdę, no nie wiem, no może niech Państwo pójdą na chwilę, na 5 minut może gdzieś się zamkną w gabinecie, powiedzą sobie kilka szczerych słów prawdy, porozmawiają na temat tej oferty zawodowej, nam też będzie lżej jako radny. Bo teraz rozmowa pomiędzy Państwem wygląda tutaj za pośrednictwem rady, wygląda dość nieelegancko. Naprawdę, można przed tym głosowaniem 10 minut rozmowy poświęcić sobie w gabinecie w 4 oczy, wtedy się no, dużo lepiej. Ja myślę, że jak Państwo się dogadają, nam będzie też lżej głosować. Co więcej, orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego, a nawet tydzień temu miałem taką sprawę bardzo podobną, bo chodziło o sekretarza, a nie skarbnika, ale te dwa stanowiska są podobnie sytuowane, jeżeli chodzi o prawo pracy. Wyraźnie się określa w tym orzecznictwie, że utrata zaufania
utrata zaufania jako przyczyna odwołania ze stanowiska jest wystarczającym powodem do podjęcia takiej decyzji. Dlaczego? Uzasadnia się na przykład w ten sposób i tak to uzasadniał profesor Niemiec ostatnio właśnie w tej sprawie, o której tutaj mówiłem, o sekretarza gminy Mędzika, którego że te dwa stanowiska, sekretarz i skarbnik, są szczególnymi stanowiskami, w których zaufanie między pracodawcą a tym pracownikiem jest szczególnego rodzaju. To nie jest zaufanie takie jak zwykłego pracownika i pracodawcy, ale szczególnego rodzaju. Brak tego zaufania powoduje, że nie może być współpracy. No, takie jest stan rzeczy. Szczególnie właśnie na tej dwóch. Powiem, że tak zwyczaj, że wójt przed każdą kadencją, przed każdymi wyborami proponuje najbliższym dwóch pracownikom, to jest wójt sekretarzowi, pyta się ich o wyrażenie zgody, czy chcieliby dalej z nim współpracować. Dlatego uważam, że no, przede wszystkim najgorsze jest w tym, że państwo między sobą nie rozmawiają. Mamy mieć taki system, który musimy gdzieś tam krążyć. I mimo wszystko proszę, apeluję, tak jak powiedziałem, jako taki staburem, jako radny, musimy przeżyć komputer, szkodzi ta rozmowa. Nawet kilka szczegółów więcej odnośnie tej oferty pracy, bo to też jest ważne. Niekoniecznie pani Renata musi się zgodzić. Ale w tym momencie to jest takie troszeczkę wszystko palcem po wodzie pisane i już różne historie obserwowałem, także ja wolałbym mieć jakąś pewność, żeby państwo się dogadali ewentualnie. Bo w tym momencie to jest bardzo trudna sytuacja dla nas jako radnych. Jest bardzo trudna sytuacja i to taka sytuacja, gdzie my panią Renatę znamy dość długo. Zastrzeżeń do jej pracy nie możemy mieć jako fachowca. Bardzo dużo pieniędzy w nią zainwestowaliśmy przez te 9 czy 10 lat. Pieniędzy naszych, bo to tak naprawdę każdego z nas są pieniądze. Tutaj nie dawał wójt Waldemar Kwaśny, czy Waldemar Kwaśny, tylko dawał społeczeństwo w ziemi i Gorlicy. Proszę państwa, no, co to jest menadżer finansowy? Ja tak cały czas się zastanawiam, bo w tej sytuacji, w której teraz jest gmina i Gorlicy, czy będzie to menadżer finansowy, czy będzie to bardzo dobry księgowy? Z tego i Salomon nie uleje też. Ja mimo wszystko apeluję naprawdę, żeby spróbować porozmawiać jeszcze. To nie są rozmowy, które powinny się teraz toczyć, takie oferty właśnie w obecności tych wszystkich zaproszonych gości. To jest, już mówię, to jest taki szczyt moim zdaniem nieelegancji. Zwykle mam na pewno stanowisko. Ja na przykład sobie wszystkim nie podpowiem coś takiego. Czy skończył pan swoje wypowiedzi? Tak, dziękuję. Ja powiem tak, od samego wniosku do dnia dzisiejszego tyle upłynęło czasu, że można modlić, mogła pani skarbnik, z panem wójtem rozmawiać. I wiedzieliśmy doskonale, bo przecież ostatnia sesja była, szanowni radni, część radni nie przyszło i sesję odłożyłem na dzisiaj. Dlatego był to okres. Ja uważam w tej chwili, nie powinniśmy o pewnych rzeczach mówić, bo idzie to weter i nie powinniśmy pewnych rzeczy rozstrzygać, bo to każdy chce pracować gdzieś i wolałbym, żeby i każdy pracodawca lepiej jak nie wie o wiele więcej, co powinien wiedzieć. Dlatego, szanowni radni, pozwólcie, że przeczytam uchwałę w sprawie odwołania ze stanowiska skarbnik gminy Mikowice. Uchwała Rady Gminy Mikowice z dnia 7 lutego 2013 roku w sprawie odwołania ze stanowiska skarbnik gminy Mikowice. To jest podstawa prawna i w związku z artykułem 70, paragraf 1 i paragraf 2 Kodeksu Pracy na wniosek wójta gminy Miłkowice, Rada Gminy Miłkowice uchwala, co następuje. Paragraf 1 odwołuje się z dniem 7 lutego 2013 ze stanowiska skarbnik gminy Miłkowice Renatę Matusiewicz-Dziubę. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Miłkowice. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Proszę bardzo. Kto jest za przyjęciem powyższej uchwały? Proszę bardzo. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Uchwała nie została przyjęta. Przechodzimy.
lutego udzielił. Ja proszę o 5 minut przerwy, tak żeby ciśnienie może regulować. A kto ma ciśnienie? Ja mam. Ja uważam, że słuchajcie, mamy jeszcze jedną w sprawie statutu i sprawy różne, ale możemy zrobić, proszę bardzo, 5 minut przerwy i nic nie przeszkadza.